Dobra. Mamy drugą połowę 1789. Na podwórku krajowym Sejm próbuje przejść od słów do czynów w kwestii wojska i idzie mu to jako tako. Teraz, zanim wrócimy do spraw europejskich, special episodes o dwóch nowo powołanych generałach. Ktoś może uzna, że przedwczesny off-top, więc się krótko wytłumaczę, bo u progu ery renesansu seriali HBO wypuściło Rzym, który jest, uważam, wyjątkowo w trąbkę. Bo ze szkół wynosimy obraz dosyć pokrojony. Triumvirat, wojna, idy marcowe, drugi triumvirat, wojna, cesarstwo. A tutaj twórcy uchwycili ten moment, gdzie ci wszyscy goście, występujący po kolei na pierwszym planie, czyli Cyceron, Cezar, Pompejusz, Brutus, Antoniusz, Oktawian, oni się póki co wszyscy znają, kręcą się po mieście i gadają o głupotach. I wyszedł z tego cud, miód i orzeszki i podobnie książę Józef i inżynier Tadeusz, którzy w odpowiednim momencie przejmą stery państwa, oni się też nie wzięli znikąd. I fajnie jest im się przyjrzeć w tym momencie, w którym dopiero się przebijają z trzeciego planu historii, powiedzmy, na plan drugi. Planowałem ich obu zamknąć w jednej pogadance, ale trochę bezczelnie rozbiłem na dwie. Bo po pierwsze znalazło się trochę kontentu, którego szkoda by było wycinać, a po drugie i ważniejsze, zbliżam się niebezpiecznie do tego momentu, w którym historiografia mi się trochę rozjeżdża i muszę dostudiować, a od paru tygodni nagrywam już na bieżąco. Więc potrzebuję trochę czasu na dodatkowy research, możliwe, że będzie przerwa, póki co spróbuję bez. No to na pierwszy ogień książę Józef. Aktualnie 26-letni bratanek króla, urodzony w Wiedniu, syn habsburskiego generała Andrzeja Poniatowskiego i Teresy Skinskich. Więc gdyby kogoś zastanawiało, skąd się wziął durny przydomek książę Pepi, no Pepi to jest czeskie zdrobnienie od Józef. Więc nasz książę jest w połowie pepyczkiem. Ojciec schodzi z tego łez padołu w okolicach jego 10 urodzin, książę ostaje się sam z nadopiekuńczą mamą, a jego wychowaniem zaczyna się interesować królewski stryjaszek. I tenże stryjaszek nie żałuje zresztą funduszów, odpala mu m.in. starostwo żyżmorskie, swego czasu trzymane przez Barbarę Radziwiłłówne. Nie budzi wątpliwości, że Stanisław August ma do Józefa duży sentyment i stosunki między panami są bardzo serdeczne. Askenazy tłumaczy tę zażyłość w sposób tyleż poetycki, że pozwolimy sobie opinię historyka przytoczyć. Miało w sobie coś całkiem wyjątkowego, coś wzruszającego i zasmucającego, zarazem to szczególniejsze, niczym rodzonego ojca, tak głębokie, czujne, niesłabnące, owszem, z biegiem lat coraz żywsze przywiązanie Stanisława Augusta do tego właśnie synowca, do ukochanego Pepi. Ani dzieci własnych, ani nikogo tak na ten sposób król nie kochał. Wprawdzie i dla drugiego swego starszego synowca, księcia Stanisława, bywał równie hojny, albo bodaj hojniejszy jeszcze, skoro nawet po sobie przeznaczył mu koronę, lecz czynił to, wiedząc dobrze, co był wart ten kandydat, powodując się racją polityczną i obowiązkiem familijnym. Względem księcia Józefa powodował się zgoła czym innym. Tutaj szedł za popędem serca, a zarazem za mimowolną i nieodpartą reakcją niespokojnego sumienia. W tym świetnym młodzieńcu on kochał nie tylko krew swoją, ale samego siebie, takim, jakim byłby chciał być, a jakim nie został. Takim, jak ten synowiec, młody, piękny, ubóstwiany i on był niegdyś, ale nie był nigdy takim, jakim był nadto ten młodzieniec, szlachetny, rycerski, ofiarny, czysty. Kochał w nim stary król to połączenie swoich błyskotliwych zalet i swoich nieodżałowanych braków. Kochał tego niedościgłego dla siebie ducha prawości, bohaterstwa, poświęcenia, którego nigdy sam posiąść nie umiał i ten honor, który sam utracił. Ładnie napisane i często się ten wywód w opracowaniach powtarza, tyle że przypomnijmy, że to jest ten sam Askenazy, który z katalogu historyków przoduje w wieszaniu psów na sam Stanisławie Augustie, więc już na przykład Jerzy Skowronek zauważa, że tak po prawdzie to król raczej za innymi osobami o takim katalogu cnót to prywatnie raczej nie przepadał, a zażyłość da się prościej wytłumaczyć rodzinną odpowiedzialnością, oświeceniowym hypem na edukację, bo taki duch epoki i ogólnym zdaje się nie bycie dupkiem przez samego króla. W 1777 na manewrach pod Pragą Józef zostaje przedstawiony cesarzowi, który go gorąco zaprasza do służby w austriackim wojsku. Wstępuje do tegoż 3 lata później pod warunkami nakreślonymi przez Stanisława Augusta. Przede wszystkim, że sobie wojował pod Habsburgami będzie tymczasowo dla wyćwiczenia w rzemiośle, i że w razie czego na pierwsze wezwanie przejdzie pod sztandary Rzeczypospolitej. W ciągu następnych 4 lat awansuje na majora. Z ciekawszych przygód pojedynkuje się z jakimś gościem o obrazie honoru swojego ojca, a niedługo potem w ramach zakładu przepływa konno w pełnym rynsztunku przez rozlaną Łabę. Narzeczenie stryja książę urlopy spędza głównie w Rzeczypospolitej. W 78 wpada na ślub swojej siostry z panem Wincentym Tyszkiewiczem, co w sumie nie ma specjalnego znaczenia, ale że szwagier mu się trafił interesujący, to szkoda temat pominąć. Za Niemcewiczem.
Nigdy podobno podobnego stadła nie widziano na świecie. Tyszkiewicz, lubo umysłu i ciała równie tłustego, dobry jednak i żądny gospodarz, miał gusta dziwne. Największym jego szczęściem, najmilszą było zabawą rano odprawiać mszę, w wieczór przebierać się po kobiecemu. Miał zawsze garderobę gotową do dwóch przebrań. Przeciwnie żona jego, z najgorętszą imaginacją, cała romansowa, żywa, piękna, z śmiałością męską, nie lubiła jak konie, zawody i męskie zabawy. Skoro tylko para ta z Warszawy do Świsłoczy przybyła, wraz mąż kładł spódnicę i rewerendę, żona wdziewała spodnie, frak i kapelusz i gdy gospodarz odprawiał mszę z rana, w wieczór na kanapie w czepku i mantylce wijąc się wachlarzem kazał się w ręce całować i odbierał hołd młodzieży, gospodyni latała po polach na koniu przez rowy i kobylice sadziła. Sama pani Tyszkiewiczowa do domu Poniatowska zawarła później zresztą dosyć bliską i długą znajomość z niejakim Talleyrandem. W 1786 w ramach kolejnego urlopu książę przejeżdża przez Berlin, gdzie zostaje przedstawiony Fryderykowi Wilhelmowi. W Warszawie dostaje od stryjka ordery świętego Stanisława i Orła Białego, no bo to podówczas były bardziej oznaki prestiżowe niż faktycznie medale za zasługi. Niedługo później rusza z tymże stryjkiem w podróż koniowską, o czym sobie już zresztą gadaliśmy. Odkomandirowany do Kijowa poznaje tamże Katarzynę i kwiat polskiej opozycji, w tym po raz pierwszy adiutanta hetmana Branickiego nazwiskiem Zajączek. Po drodze wybucha wojna z Turcją, będąca zresztą główną osią całego opowiadania. To też książę Józef jako podpułkownik elitarnego pułku szwoleżerów wyrusza na front. Zostaje na tę okazję mianowany cesarskim adiutantem przybocznym. Przed opuszczeniem Wiednia udaje mu się jeszcze załapać na premierę mozartowskiego Don Juana. Szlak bojowy rozpoczyna książę w kwietniu przy oblężeniu miasta Sabacz. Po zdobyciu przedmieść cesarz wysyła Poniatowskiego z rozkazem szturmu na samą twierdzę. Książę widzi wahanie w szeregach, więc postanawia zeskoczyć z konia i sam poprowadzić kolumnę wojsk do ataku. Skończyła się zabawa dosyć szybko, bo dostał kulę w udo. Do sierpnia się go udaje wykurować i książę wraca na front, gdzie jeszcze udaje mu się załapać na potyczkę pod Semlinem. W końcu załapuje się także na sławetną bitwę pod Karanszewes. Tu odsyłam do pogadanki siódmej. Według plotek spisanych przez posła szwedzkiego nazwiskiem von Engeström, kiedy się zaczął dym, cesarz pan gdzieś zniknął i znalazł się dzień później w towarzystwie obozowych ciurów w pobliskim mieście. Kiedy później wyrzuca swojemu sztabowi, zakrzykując po trzykroć, że wszyscy go opuścili, książę Józef ma się unieść honorem i rzucić: wasza cesarska mość, raczysz przypomnieć sobie, żem ja tam był i konia waszej cesarskiej mości podawałem, ale nim mojego dosiąść zdołałem, już waszej cesarskiej mości nie było. Panowie powinniście to pojmować, rzecze cesarz, że losy cesarstwa zawisły od jego głowy, co innych osób się nie tyczy. W grudniu 1988 w łaskawym uwzględnieniu wyświadczonych nam i domowi naszemu, a i nadal spodziewanych wiernych, gorliwych i pożytecznych usług, zdobytego doświadczenia wojskowego okazanej chwalebnej przed nieprzyjacielem odwagi i posiadania innych zalet, książę awansuje na pułkownika. Że gorliwe i pożyteczne usługi spodziewał się wyświadczać i sam Poniatowski, to wystarał się o przeniesienie do regimentu frontowego. No ale rumakowanie się skończyło, przyszły rozkazy od stryjaszka i nominacja generalska. Wcześniej książę musiał podpisać lojalkę, że nie będzie walczył przeciwko Habsburgom, ale w końcu po jakimś czasie uda mu się wystarać o jej zwrot. Dla jasności, wolno założyć, że jako polski arystokrata z doświadczeniem w sztabie armii Habsburgów, do książę dostałby propozycję szlifów oficerskich tak czy siak. No ale znów Jerzy Skowronek zauważa trzeźwo, że z perspektywy Stanisława Augusta było dosyć ważne umieszczenie zaufanego człowieka możliwie wysoko w strukturach wojskowych, no a któż bardziej zaufany jak własny pociotek. Póki co komisja wojskowa, której na 18 członków wojskowych było 6, stwierdza, że ułożenie regulaminu wojskowego to jednak można by powierzyć wojskowym, żeby dla odmiany o wojsku się wypowiedział ktoś, kto ma o nim pojęcie. Stąd do osobnej deputacji załapuje się i książę Józef. W Warszawie zamieszkuje w pałacu myśliwieckim w Łazienkach. Szybko się zaprzyjaźnia z drugim stryjaszkiem, Kazimierzem, ojcem Stanisława Juniora. I tutaj ciekawostka, bo Józef sporo zyskuje u opinii publicznej właśnie jako przeciwieństwo kuzyna, czyli niby Poniatowski, ale przynajmniej przydatny, a nie to co tamten gałgan. Więc ewidentnym elementem złośliwości wobec starszego, młodszemu Józefowi Sejm okazuje manifestacyjną życzliwość. Sam Stanisław zresztą się wycofał niedługo później z życia publicznego, osiadł w końcu we Włoszech, pożenił wnuki ze sławnym rodem Ricci i potomstwem jeszcze sławniejszego rodu Bonapartych. Kilka pokoleń później Michel Poniatowski szefował francuskiemu MSW za Walerego Giscarda, a synowie tegoż są do dzisiaj aktywnymi francuskimi politykami. Koniec off-top.
A inna sprawa, że Józefowi poza wspomnianym kontrastem trochę pomaga propaganda stryjowa, rozdmuchująca jego wojskowe męstwo i trzeba przyznać, że dzielność żołnierska to jest coś, co trafia w narodzie ówczesnym na grunt bardzo podatny. Wspomniany wcześniej stryj Kazimierz cieszy się opinią raczej oryginała. Zawierał się m.in. za hodowlę małp, ale temu niestety w Warszawie wyzdychały. Stryjek przy tym wziął sobie najpierw na kochankę panią Grabowską, którą potem odstąpił królewskiemu bratu, a potem nie do końca wiadomo skąd niejaką piękną Józefkę, którą zdarzało mu się ponoć obwozić w swojej karecie po Warszawie w całkowitym negliżu. I to mogło być istotną inspiracją dla bratanka, za wspomnieniami Henriety Działyńskiej. W owym czasie swawoli rozmaite rzeczy się działy, między innymi razu jednego stanął zakład, że przed obliczem króla i całego wojska publiczności pokażą się w kostiumie ojca Adama, książę Józef Poniatowski, synowiec króla, książę Kazimierz Sapieha, mój ojciec i stryj, książę Sapieha z moim ojcem w Koczu, stryj mój z tyłu za lokaja, a książę Józef za furmana. Podczas parady na dziedzińcu saskim zajeżdżał w pojazd, defilując koło wszystkich. Krzyk się zrobił, damy zaczęły oczy zakrywać. Wnet rozkaz królewski, aby łapać, aresztować zuchwalców, a książę Józef, skierowawszy konie na swój pułk, któren rozstąpił się, aby wpuścić woza i uszykował się znowu, a pojazd wpadł do bramy pierwszej kamienicy. Tylnymi drzwiami furman prawdziwy konie z powrotem wyprowadził, panowie przebrawszy się na wierzchowców powsiadali, przyjechali. Stanąwszy na czele swoich pułków, pytają się, co to był za rumor. Uszło im to. Udali, że nie poznali, gdyż ci, co gonili, nie złapali, musząc naokoło wojska obchodzić, a ci prosto ruszyli. Historyjka się pojawia w źródłach w trzech różnych wersjach. W innej jest mowa o damach, które wpraszały się do apartamentów z oknami na planowaną trasę sławetnego przejazdu. Zresztą i w pełnym stroju książę zasłynął jako doskonały woźnica i inicjator mody na lekkie, otwarte powozy zaprzężone w 4 albo 8 koni. Za świadectwem w epoki. Ćmiło się w oczach i strach ogarniał, patrząc, gdy w pełnym pędzie, wymijając inne pojazdy, przebiegał którąś z szerokich i długich ulic. Zazwyczaj jechało z nim dwóch jego przyjaciół, on pośrodku nich. Wielchorski, towarzysz broni, z którym razem walczył przeciwko Turkom, nie odstępował go nigdy, a często bardzo widywano przy nim Kościuszkę. Ta trójka, tak miła dla polskich oczów, wszystkich zajmowała i pociągała. Jeszcze radośniejsze wydarzenie wspomina zagraniczny pamiętnikarz. Miał ulubienicę, do której bardzo był przywiązany. Aby nad nią odnieść zwycięstwo, spiknęły się trzy najpiękniejsze damy w Warszawie, postanowiwszy bądź co bądź go od niej oderwać. A że się tego w inny sposób dopiąć nie dało, wdarły się raz aż do sypialnego pokoju księcia. Z zalotnością i wdziękiem właściwym Polkom wyższego towarzystwa czekały nań tam kiedyś wieczorem najpiękniejsze za kotarą jego łóżka, dwie inne przebrane za nimfy stały obok. Wybiegły mu naprzeciw, gdy wszedł i poprowadziły przed żywą pokusę w łożu. Najadł się tylko wstydu, książę nie uległ, opuścił komnatę, okazując wierność swojej ukochanej. Tego bohaterstwa długo nie mogły mu darować. No, ładnie ze strony księcia. A wspomnianą oblubienicą była aktorka Zelia Sitańska, której książę zmajstrował zresztą niedługo później nieślubne dziecię. W marcu 1790 książę wyjeżdża do swojego korpusu nad granicę mołdawską. Obejmuje dowództwo dywizji bracławskiej, a potem i kijowskiej. Z ciekawostek wyjątkowo sobie upodobał towarzystwo kozaków przesłanych przez księcia Czartoryskiego, z których uformował sobie oddział przyboczny. Poza organizacją wojsk zajmuje się m.in. wcielaniem do nich magnackich wojsk nadwornych. No i tak sobie radośnie czas księciu mija. Za tydzień o drugim generale i towarzyszu warszawskich przejażdżek, Tadeuszu Kościuszce.